Zapraszamy Państwa teraz do Ośrodka Opieki Społecznej. Ośrodek Opieki Społecznej mieści się na pierwszym piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olsztynie. Udaliśmy się dzisiaj z wizytą do kierownika tej placówki, pani Marii Koziołek. Pani kierownik, jakie zadania spełnia Ośrodek Opieki Społecznej? Na wstępie chciałam Państwa zapoznać strukturą, może w takich kilku zdaniach, Ośrodka Pomocy Społecznej. Zatem Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podległą Radzie Miejskiej w Olsztynie. W ośrodku zatrudnionych mamy 11 pracowników, w tym 7 pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie. Ośrodek swym zasięgiem obejmuje miasto i gminę Olsztyn o łącznej liczbie mieszkańców 28 746 na 31 grudzień 93. Stąd podział zadań na zadania własne i zlecone. Chcę nadmienić, że finansowani jesteśmy częściowo z budżetu Rady Miejskiej w Olsztynie i z budżetu administracji rządowej, który otrzymujemy za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej. Staramy się objąć pomocą społeczną różne gałęzie ludności. Staramy się również w miarę posiadanych środków zaspokajać ich niezbędne potrzeby. Umożliwić im bytowanie chociażby minimalnie w warunkach godności ludzkiej. Zadania realizowane są za pośrednictwem świadczeń finansowych, rzeczowych, jak również w usługach. Poza tym ważną dziedziną jest również praca socjalna w środowisku, ponieważ też jest ważnym elementem naszej działalności. Pracownicy socjalni, wizytując środowiska, służą często doradztwem, pomocą, zrozumieniem dla podopiecznych, pomocą w kontaktach czy z sądem rejonowym, czy z biurem pracy, czy z innymi placówkami wymagającymi tej pomocy. Pomocą obejmujemy ludzi w wieku poprodukcyjnym, osoby samotne, niepełnosprawne, inwalidów, rodziny wielodzietne, patologiczne, dzieci specjalnej troski i tym podobne, znajdujące się przejściowo czy też losowo w trudnej sytuacji. Pani kierownik, zakres działalności jest bardzo szeroki. Wspomniała tutaj Pani o pracownikach socjalnych, pracownikach terenowych. Na czym polega ich praca? Pracownicy socjalni, wizytując środowiska, sprawdzają, z czego się rodzina utrzymuje, jakiej wymaga pomocy lub też w czym należy ich poinstruować. Przeprowadzają wywiad, dokumentują, zbierają jako dokumenty może wszystkie zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia z biura pracy, zaświadczenia w przypadku choroby o stanie zdrowia dziecka czy kogoś z członków rodziny. I wówczas przygotowany wywiad trafia do mnie jako kierownika i wspólnie z pracownikiem socjalnym ustalamy formę pomocy, kwotę pomocy lub na co ma być przeznaczona. Może tu nawiążę, że w przypadku rodzin patologicznych, alkoholicznych czy niewydolnych życiowo zakupy dokonuje pracownik socjalny przy udziale matki czy ojca, zależy kto jest w rodzinie tą osobą niezaradną, jak to nazywamy, czy osobą pijącą. Wówczas te zakupy się dokonuje wspólnie i żeby to nie trafiało w przypadku na jakieś inne cele. Mówi Pani tutaj o różnych formach pomocy. Przed chwileczką Pani powiedziała, że dokonują również i Panie same zakupów, szczególnie właśnie dla osób z rodzin patologicznych. Czy jakieś jeszcze inne formy również stosuje się? Jeśli chodzi o pomoc, to owszem, stosujemy wiele form, bo na przykład dożywiamy dzieci w szkołach. Robimy to przy współpracy szkolnych komisji opiekuńczo-wychowawczych, przy współpracy pedagogów, czy innych nauczycieli, wychowawców, zależy jaka to jest szkoła. Wówczas opłacamy dożywianie dzieci w przeciągu 10 miesięcy od października czy od września do czerwca następnego roku szkolnego.
Rozumiem, że pracownicy socjalni sami jakby przeprowadzają wywiady środowiskowe, orientują się, które rodziny potrzebują tej pomocy i robią wszystko, aby ta pomoc do nich jak najwcześniej dotarła. Natomiast tutaj u Was w biurze częstokroć spotykamy osoby, które same przychodzą o tą pomoc. Kto może w takim układzie ubiegać się o pomoc w ośrodku? O pomoc w ośrodku może ubiegać się każda osoba, która czuje się życiowo zagrożona. Jest w przejściowo trudnym okresie, czy bezrobocia, czy jak już mówiłam wcześniej, choroby jakiejś poważnej, czy posiada dziecko kalekie. Każda z tych osób może się ubiegać o pomoc, a decyzję podejmujemy po sprawdzeniu sytuacji. Zwykle osoby są zadowolone, bo jak jest możliwość udzielenia pomocy i osoba spełnia warunki, to znaczy ma niskie dochody, ma udokumentowane swoje pozostałe oprócz dochodów warunki, które mamy w przepisach naszej ustawy o pomocy społecznej, to znaczy czy występuje wielodzietność, czy bezrobocie, czy choroba, czy jakieś tam inne sprawy, które się kwalifikują, wówczas taka osoba otrzymuje pomoc. Czy Różne formy tej pomocy mamy. Jeżeli tu może jestem przy słowie, to chciałabym Państwu przytoczyć, że matce wypłacamy zasiłków stałych. To są zadania zlecone gminie z dotacji rządowych. I tutaj może tak trochę mam ściągawkę, to Państwu przedstawię, że ogólny budżet na zadania zlecone na rok bieżący kształtuje się w kwocie 5 miliardów 123 miliony złotych. Z tego wypłacamy zasiłki stałe dla 87 osób, zasiłki okresowe 208. Wydajemy bilety kredytowe bezpłatne na przejazdy. Wypłacamy zasiłki obligatoryjne, które tutaj nadmienię, że bardzo zaniżyły budżet nasz, ponieważ bardzo duża kwota jest potrzebna na te zasiłki. My w tej chwili zalegamy z kwotą ponad 600 milionów złotych w wypłacie dla kobiet ciężarnych lub kobiet, które już urodziły dziecko. Te przepisy się teraz zmieniły i mniej tych pieniążków pójdzie na te cele, ponieważ zasiłki nie będą płacone od 4 miesięcy, tylko już na nowych zasadach przyjmujemy od 8 miesiąca ciąży do 2 miesiąca po urodzeniu. To znaczy kobieta otrzymuje 4 zasiłki na siebie plus zasiłek na dziecko. Wyprawka w przypadku na przykład, jeżeli jest bezrobocie i nie otrzymuje zakładu pracy. Do tej pory i wyprawka i zasiłek niezależnie od tego, ważne, że spełniało warunki, obligatoryjnie był przyznawany kobiecie. Czy na terenie miasta i gminy znajduje się dużo osób, mieszka dużo osób, które potrzebują właśnie tej pomocy? My w tej chwili mamy tak mniej więcej objętych opieką, pomocą około 1200 rodzin, tak plus minus, mniej więcej, co już otrzymują od nas różne formy pomocy, bo rodzina na przykład posiada dorosłego syna czy córkę uznanego jako inwalidę, bo również tu właśnie jeszcze dla wyjaśnienia Państwu powiem, że inwalida z grupą uzyskaną po 16 roku życia, czyli nabył inwalidztwo przed 18 rokiem życia, może i nie pracuje, niezależnie od sytuacji materialnych rodziców, może ubiegać się o rentę socjalną, ale musi mieć orzeczoną grupę drugą lub pierwszą. Wówczas otrzymuje zasiłek stały z tytułu inwalidztwa, który w tej chwili, to jest 28% przeciętnego wynagrodzenia, który w tej chwili kształtuje się w kwocie 1 392 800 zł. Przy pierwszej grupie dochodzi jeszcze dodatek 9%. Więc tu, jeżeli gdzieś tam byłyby takie przypadki i jest ustalona grupa przed 18 rokiem życia, można się do ośrodka zgłosić, bo to jest niezależne, ale zaznaczam, nie może dziewczyna czy chłopak podjąć żadnej pracy, prawda? Ma przeciwwskazania do podjęcia tej pracy, więc jest szansa na uzyskanie zasiłku stałego z tytułu inwalidztwa i to są dotacje rządowe na to. Obracacie się, Panie, w takich sprawach bardzo smutnych. Wiadomo, mamy trudne czasy, ale czy w tej codziennej trudnej pracy, w służbie właściwie, nie pracy, spotykacie się również z oznakami sympatii? Owszem, spotykamy się z oznakami sympatii, dlatego że no bardzo często z niezadowoleniem, ponieważ jedna sąsiadka dostała, druga nie, więc już się zaczyna zawić w tych środowiskach, ale
Z oznakami sympatii również się spotykamy, ponieważ na przykład takim faktem dużym jest wysyłanie przez nas dzieci na zimowiska czy obozy. Tu w tym roku wysyłaliśmy 75 dzieci na zimowisko do Wronia. Dzieci były bardzo zadowolone, otrzymywaliśmy kartki na przykład z podziękowaniem czy od rodziców, czy od dzieci. Wysłaliśmy również podobną liczbę dzieci na obóz do Ujścia i też takie wyrazy sympatii największe to są właśnie spośród dzieci, które w domu wakacje by spędziły w smutnych warunkach, a tam jednak mają dobre warunki i zorganizowane i dobre wyżywienie i to jest takim dużym dla nas satysfakcją, że jednak ktoś tam gdzieś się cieszy. Poza tymi różnymi tu zadaniami, jeśli chodzi o wyżywienie, może ja dopowiem, że wyżywienie, obozy, kolonie opłacamy z budżetu miasta. Także tutaj przepraszam. Tak jak już mówiłam, że obozy, kolonie finansowane są z budżetu miasta. Tak samo tutaj jest też zadowolenie spośród rodziców, bo dopłacaliśmy do wielu dzieci, do wielu rodzin, na dotacje zakupów, przyborów, podręczników szkolnych. I tu może Państwu przytoczę, że do tej pory wypłaciliśmy na pomoc około 300 rodzin bodajże, na przybory szkolne, tak, dla 514 dzieci. Przyznaliśmy zasiłki, to przyznajemy tak mniej więcej w kwocie 300-400 tysięcy na dziecko. Jeżeli to jest 6 dzieci, no to mniej więcej w tej kwocie się mieścimy po 300 tysięcy. Zależy jaka jest liczba dzieci, jaka sytuacja. To jest też dużą pomocą, ponieważ przybory szkolne są bardzo drogie i jak matka ma kilkoro dzieci, no to nie jest w stanie wszystkich zabezpieczyć. Tak, te dane są wymiernym efektem pracy tutaj ośrodka. Niedawno z Kanorą byliśmy na uroczystości setnej rocznicy urodzin pani Marianny Krawczyk. Tak. Wiemy, że również panie opiekują się tą panią jakby z urzędu. Czy więcej takich stulatków jest w Olsznie? To znaczy tak się zbiega, że ze 3 lata pod rząd mamy stulatkę. Pani Krawczyk jest naszą podopieczną, jeśli chodzi o formę usług, od 10 lat. Tam jest świadczona jej pomoc poprzez opiekunkę PKPS-u, ponieważ tu mogę coś zaznaczyć przed Państwem, że usługi te świadczą dla nas dwie organizacje. Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż. Objętych tą formą pomocy mamy około 70 osób. I tam świadczymy usługi tam poprzez 4 godziny, 3 godziny, 8 godzin w przypadku leżącej osoby. Forma ta jest dosyć mile przyjmowana w rodzinach, ponieważ w przypadku osób pracujących zawodowo ta podopieczna byłaby przez tyle godzin samotna, a tu siostra, prawda, to co potrzeba najważniejsze zrobi, a poza tym jest z nami w kontakcie, z lekarzem w kontakcie, prawda, i doradztwem służy, no wszystko to, co trzeba zrobić przy chorej. I może teraz ostatnie już pytanie, jakie ma pani marzenia jako kierownik ośrodka opieki społecznej? No największe, żeby wystarczyło nam pieniążków, żeby rada dalej tak nas zaopatrywała w pieniążki, żeby się układała współpraca z nową radą, ponieważ tu mam w rozmowie pana radnego, co jest mi niezmiernie miło, żebyśmy mogli kontynuować te nasze dzieło dalej, bo jak mamy pieniążki, to możemy ludziom pomagać i ich uszczęśliwiać, a jeżeli nie mamy, no to tak samo władze miasta. No mam nadzieję, że te marzenia staną się rzeczywistością. Dziękuję również bardzo. Również dziękuję, życzę ładnie sobie.